No cóż, dzień dobry. Ekipę chyba znacie. Gdzie my dzisiaj jedziemy? Tego jeszcze nie wiemy. Tego jeszcze nie wiemy. Dzisiaj. Gdzieś. Tak, gdzieś. Dzisiaj pojedziemy w takie jedno miejsce z historią do XVI-wiecznej sztolni kopalni Srebra. Prawdopodobnie tam mieszkał taki karzeł o imieniu Herman. I ten Herman rzucał złotem w przepływających obok rzeką łodzią podróżnych. Czy to prawda, to sprawdzimy, ale jeszcze mamy kilka w zanadrzu rzeczy, które zobaczymy sobie po drodze. Także ekipa gotowa, sprawna. Tutaj popatrzymy, tak, wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci. Także nas nie rzucał błotem. Dokładnie tak, czyli zapraszam na wyprawę. Dobra, wiecie gdzie jesteśmy? Tak, potworów. Potworów nie ma, ale z tyłu za mną, tam z tyłu, nie wiem czy widać, są kamieniołomy, czyli zakałat kruszyw. Ciekawostką jest to, że jak ktoś chce poszukać minerału, to tam powinien sobie pojechać kawałeczek albo podejść, zostawić tu samochód. Ale najciekawsze jest to, że jak pozyskiwali tam kruszywa, to się dokopali do dwóch wyrobisk górniczych. I te wyrobiska górnicze, tam jeszcze są pozostałości. Jak ktoś ma troszeczkę chęci i ochoty, to może tam po prostu sobie podejść, podjechać następnym razem i sobie te wyrobiska po prostu odnaleźć i zobaczyć. Wystarczy tam pogadać z tymi ludźmi tam, szczególnie w weekendy, to nie będzie problemu. Ok? Dobra, no to jedziemy dalej szukać tego Hermana. Dobra, a ja jeszcze wobec tego jakbyś nie stoimy, to ja sobie tam tak skorzystam. Dobra. Janowiec. Miejscowość ciekawa i tajemnicza. Jarek, pierwszy raz jesteś tutaj. Dobra. Ekipa też pierwszy raz. Tak. Tak. Kinga, ty też chyba pierwszy raz. Pierwszy raz. No dobrze. No to pójdziemy poszukać tych wszystkich ciekawych rzeczy, które nas dzisiaj czekają. Janowiec. Miejscowość górnicza w XVI wieku. No i tu mamy sztolnię Herman Loch, tak zwany. Jak to Jarek mówi, sztolnia jest Hermana, ale zdjęcie jest z innej bajki, prawda? Dobrze, co wiemy na temat sztolni Hermana? Ktoś oglądał wczorajszy film, który zamieściłem? Ja oglądałem oba. Oba. Wcześniej też oglądałem oba. Wcześniej też oba. Dobrze. Janowiec, tak jak powiedziałem, miejscowość górnicza z XVI wieku, zasłynęła tym, że były tutaj dwie kopalnie. Jedna kopalnia to była właśnie kopalnia srebra i ołowiu, a druga nazwana Herman Lochem z tego powodu, że prawdopodobnie w tej sztolni mieszkał karzeł o imieniu Herman, ale był tak brzydki i szkaradny, że ludzie, którzy przepływali łodziami tutejszą rzeką, rzucali w niego kamieniami. Ale pytanie, czy rzucali kamieniami celowo, czy rzucali kamieniami niecelowo. Dlatego, że Herman rzucał kamieniami ze sztolni, a prawdopodobnie te kamienie ze sztolni to było czyste złoto i rzucał w te łodzie. I ludzie te kamienie brali, prawda, i tak pływali sobie, rzucali kamieniami w Hermana, a Herman rzucał w nich złotem. To jest legenda tej sztolni tutaj. Natomiast w XVI wieku z niewyjaśnionych do dzisiaj przyczyn i powodów, które prawdopodobnie historycy już nie wyjaśnią tego, sztolnia w Janowcu została nagle zamknięta. Została zamknięta nie dlatego, że brakło surowca, nie dlatego, że brakło mineralizacji, nie dlatego, że stracili kontrakty na produkcję ołowiu, tylko z tego powodu, że miejscowa ludność nie życzyła sobie tej kopalni na ich terenie.
Z jakich powodów? Tego nie wiemy. Natomiast i się prawdopodobnie nie dowiemy. Natomiast została sztolnia. Ta sztolnia też ma epizod z I i II wojny światowej, ponieważ była używana jako schron, co zobaczymy później w dalszej części naszej wędrówki. To co? Idziemy zobaczyć Hermana? Idziemy. Oczywiście, tylko pozbierajmy jeszcze kamieni troszkę. Kamieni troszkę, dobrze. Poślizgnę, żeby nie było ciachu na filmie. No wiesz, jakbyś się teraz pośliznął, to by było fajne nurkowanie w rzece. No właśnie. A rzeka, zobacz, jest głęboka, jak jezioro, także uważaj. Tak. Dzięki miejscowej społeczności to miejsce jest naprawdę bardzo zadbane, bo w momencie, kiedy odkryliśmy te sztolnie, odkopaliśmy, przeprowadziliśmy tutaj różnego rodzaju prace badawcze, które widzieliście także na filmie, to miejscowa społeczność zadbała o to, żeby tu były ławeczki, tablice informacyjne, znaki drogowe, pole namiotowe. Kolejka gondolowa. Tak, kolejka. No niestety kolejki jeszcze nie wybudowali, ale widać, że ta społeczność dba o to miejsce. Madzia, dawaj, dawaj. Jak się poślizniesz, to będzie kąpiel w rzece. A, to ja zjedę na tyłku. Będzie bezpieczniej. Zrobimy pierwszą naukę pływania. To widzę. Kaloszy mi wodą naleci. Zobaczcie, jak się dba o sztolnię, o relikt górnictwa, który mamy tutaj właśnie w miejscowości. Czyli miejscowa społeczność faktycznie tutaj o to dba. Mamy tablice informacyjne, możemy sobie poczytać historię, możemy sobie poczytać, jak powstała ta kopalnia, jak wygląda, jak jest długa. Mamy mapkę tego obiektu. O, tutaj widać, prawda? Także warto sobie zobaczyć mniej więcej. No i piękne klimaty. Ktoś chce się wykąpać dzisiaj? Fajna miejscówka na ryby. Czysta woda. Nikogo nie ma. O! Co trzeba zrobić, wchodząc do takiej kopalni? Trzeba się pochylić skarbnikowi. Czyli oddać mu hołd. Zapraszam. Boczne korytarze. Słuchaj, chciałbym, żebyś dotknął tych kamieni tutaj właśnie, tam gdzie świecisz. Zobacz, już to przerabialiśmy. Pamiętasz, co to było? To jest galena. To jest galena, jak ją wyciągniemy, to tak, ta ołowiana taka, bo też jest w kopalniach uranu też jest galena, więc ona występuje. Ale tutaj mamy właśnie do czynienia z dużą galeną. O, tu jak poświecisz, popatrz, jak to się wszystko świeci tutaj, tu gdzie dotykasz właśnie ręką. Niesamowita rzecz. Jak ołów polerowany. Ale zwróćcie uwagę na to. Widzicie, to jest to, co mówiliśmy o tym wcześniej, czyli mamy tutaj miejsce na ławeczki, czyli tutaj kiedyś... Schron. Tak, był schron w czasie I wojny i w czasie II wojny światowej. Ten schron tutaj był. No i jak pójdziemy sobie kawałeczek dalej,
To mamy następną ławeczkę. I co tutaj mamy? Wiadro. No wiadro, wiadro do czego nam tutaj służy? Otóż do prac służy nam tutaj tak eksploracyjnych w środku, żeby kruszywo wynosić inne rzeczy tutaj właśnie na zewnątrz tej kopalni. Tak to mniej więcej wygląda. Co tutaj mamy? Tutaj jest wydrążone, tego nie było wcześniej, ale w tej chwili jest wykopana. Kto wie, jak to się nazywa? Jarku? Spotkaliśmy się z tym. To jest żompiel. Żompiel, czyli miejsce, w którym najniższe miejsce w sztolni, w którym zbiera się woda. Po to, żeby po tej wodzie nie chodzić, żeby ona tutaj nie ściekała, no to generalnie wiaderkiem można tą wodę wybrać i można sobie później przejść suchą nogą, bo jak wiadomo, w sztolni woda się zawsze zbiera. A ja mam pytanie. Tak. Tutaj mamy te znaki, które są zrobione. Ale one są zrobione współcześnie, bo to jest wszystko miękkie. Tak, to jest wszystko miękkie, ale tak naprawdę... A tu jest miejsce na osadzenie belki. To nie jest na belki, raczej lampki oliwnej, wiesz? Takie malutkie? Takie malutkie, one później były poszerzane. Tam lampki oliwne, widzisz, tak jak tu świecę na dole, to tutaj już było miejsce na lampkę oliwną, nie? No. Nie może być chow, bo ja mam kluczyki w otwartej kieszeni, więc... Jak to, nikt nie wpadnie? Kluczyki znowu plą, to będzie problem. Szkoda. Nie, no. Przechodzimy, przechodzimy. Nie ma tego. Ja tylko głową pójdę. A tu może być ten, dobrze. Idziemy kawałeczek dalej. Widzę, że lubicie się schylać i czołgać, nie? Wszyscy. Ja nic nie mówiłem. Wiecie, dlaczego był tutaj schron? Bo jest stabilnie? Nie, no przecież w tej chwili niczego tutaj nie ma, więc gdyby ludzie nie wiadomo skąd tutaj musieli biec do tej sztolni, no to by się nie schowali przed tym nalotem, prawda? Ale naprzeciwko w dawnych czasach był zakład. Zakład, który produkował różne rzeczy, także prawdopodobnie dla wojska niektóre rzeczy, i była kładka przez rzekę. I z tego zakładu po tej kładce wszyscy mogli uciec tutaj i przeczekać właśnie taki nalot. Dobrze idzie, dobrze idzie. Jak, Jarku, zmieścimy się tam wszyscy? Powinniśmy. Dobrze. To teraz idę ja, a potem idzie cała reszta. Jarku, mogę ci podać? Nie. Proszę bardzo. Nie wiem, czy sięgniesz. Sięgnę tylko. Sypie mi się coś na głowę. O, moje baterie. Dobra, ja ją wezmę. Dobra. Ok. O, jestem, Jarku. Dobrze. Jakby co? Dobrze. Zobacz, jaka inna realizacja tutaj jest. Piękna. No właśnie, widzę. Trzymaj bateryjkę i patrzymy na następnego. No chodźcie, śmieszki, chodźcie. Chętnego. No, to jeszcze ile miejsca? Nie spiesz się. A, przepraszam. Jeszcze się obsypię na ciebie. I przechodzimy do tyłu. Fajnie? No właśnie. Na sam koniec. Co, otrafiłeś się? Nie wiem. Mniejszy. No proszę, proszę, tak się śmiałaś. Miejsca są dla każdego. Trzymaj na terenkę. Mineralizacja tego miejsca. Bo mineralizacja jest bardzo duża. Także przechodzimy do tyłu troszeczkę. Mamy syf
jak się da. Czekamy na każdego uczestnika. Czekasz na mnie, mężu? Czekam na ciebie. Dawaj. Popularność musi kosztować. Nie, jakbyś tak. Dawaj do przodu. Już tam nie ma nikogo. Bo publika nie będzie wiedziała, kto wchodzi. Chodź. To znaczy, zadaj jeszcze raz to pytanie. Jarku. Dobrze. Chodzi o to, że rzeka była trochę dalej niż sztolnia jest. Dokładnie tak. I teraz sztolnia faktycznie nie przebiegała obok rzeki tak jak jest teraz, ponieważ kiedyś była sytuacja tego rodzaju, że rzeka zmieniła koryto. Po osuwisku, które nastąpiło wiele, wiele lat później, o którym mówiłem, no to po prostu rzeka zmieniła swój bieg. Czyli przesunęła się w kierunku góry, w kierunku właśnie tutaj tej sztolni, tak mniej więcej około 50 metrów. I ta sztolnia tak naprawdę była około 50 metrów dalej od koryta rzeki w tamtych czasach. Bo być może jest to też odpowiedź na pytanie... Możliwa odpowiedź na pytanie, dlaczego doszło do tego, że ta kopalnia została porzucona, albo powstała legenda o tym, że mieszkańcy chcieli, żeby ona tutaj przestała funkcjonować. No, przestała funkcjonować przede wszystkim dlatego, że ta rzeka zmieniła koryto już wcześniej i po prostu ta kopalnia stała się troszeczkę gorzej dostępna i wydobywanie stąd urobku było. Ja podejrzewam, że może była sytuacja tego rodzaju, że po pierwszym zawalisku, gdzie część tej góry zjechała do rzeki, zablokowała, tutaj może zniszczyła niektóre gospodarstwa, to może ludzie wówczas no, stwierdzili, uznali, że to jest wina kopalni. Tak, klątwa Hermana. I tak, klątwa Hermana i może dlatego pozbyli się tej kopalni w sposób niewyjaśniony w wieku XVI. A wcześniej powiem wam, że zanim się pozbyli tej kopalni, to ta kopalnia została, była bardzo dochodowa i sprzedali tą kopalnię za 250 talarów. Ale komu? Jeden właściciel sprzedał drugiemu właścicielowi. No. Czyli nie dość, że zarobili, to jeszcze sprzedali. Potem pozbyli się pokutu. Tak.